Wiązająca ma własny sztandar, koszty oraz trzy armaty z czasu Wrocławia. W drugim akcie śpiewał znacznie już to zmarł. Mura pani była jednak ciągle niepowarta, a z drugim generalnie nagle wszystko pokazał. Parę słowa i okazji miłej notacji, czy w wieście kroczący, od razu miłej notacji, nie odeszło w stacji. Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam Państwa. Ósmy mały festiwal forum artystycznych trwa i dzisiaj znowu szczególny gość, Jan Kanty-Pawłyszkiewicz, którego powitajmy brawami. Ja się ośmielę przypomnieć, że kilka miesięcy temu mieliśmy już radość i zaszczyt gościć pana Jana Kantego tu w Małej Galerii. Wtedy występował jako malarz, artysta malarz i debiutował swoją wystawą malarstwa, no myślę, że na pewno z udziałem dużej części Państwa. Dzisiaj Jan Kanty-Pawłyszkiewicz na swoim autorskim spotkaniu prezentuje się jako kompozytor. Ja króciutko przypomnę jego biografię twórczą, więc ukończył najpierw szkołę muzyczną, potem Politechnikę Krakowską i tak naprawdę to ma papiery architekta, ale właśnie wszedł na drogę, która związana jest przede wszystkim z muzyką i znany nam jest jako kompozytor. Najpierw współpracował z grupą kabaretową Anawa, a potem z zespołem, który również nazywał się Anawa, no tworzył bardzo wiele utworów i nagrywał wiele płyt. Znamy jego pierwsze sukcesy na festiwalach piosenki studenckiej, na festiwalach w Opolu. Właśnie jego kompozycje, jego piosenki zdobywały liczące się nagrody. Proponował również muzykę do filmów animowanych. No na tym polu twórczości również sukcesy, bo na 12 bodajże Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. No otrzymał pewnie nagrodę, która wzbudziła zazdrość konkurentów. No, zajmował się i zajmuje się muzyką teatralną, współpracując z teatrami krakowskimi, z Teatrem Starym, z Teatrem Stu i z Narodowym w Warszawie. No i oczywiście muzyka filmowa, współpraca z reżyserami Krzysztofem Wiesiowskim, Agnieszką Holland, Butem. No, trzeba przyznać, że tutaj też nagrody. Nagroda za muzykę filmową. Zupełnie zapomniała tytułu. Zawrócony, tak. Zawrócony. No i trzy wielkie utwory muzyczne, czyli najpierw Karty Papuszy, Nieszpory Ludzinieckie, no i kilka miesięcy temu tu w Nowym Sączu mieliśmy okazję wysłuchać, podziwiać oratorium Droga, Życie, Miłość. Ja myślę, że dzisiaj będzie okazja do porozmawiania o bardzo wielu rzeczach i mam taką nadzieję, że jak gdyby Państwo narzucicie obraz temu spotkaniu i że będzie sympatycznie. Proszę zaczepiać artystę różnymi pytaniami. Jestem przekonana, że no każda odpowiedź będzie i ciekawa,
bo jest bardzo uroczy w gałęziarzu. Mieliśmy okazję już o tym się przekonać. Wiecie, mam tak długo mówić, jak pan będzie grał. Dlatego, że Państwo wybaczą tą skąpeńczność, akurat może się to wydawać, że to jest przygotowane, ale może tym, co właśnie udało się zrobić, to w jakimś sensie spełnia moje najskrytsze marzenia, mianowicie od najwcześniejszych lat, kiedy miałem kontakt z muzyką, marzyłem o tym, żeby być pianistą w dość podejrzanym barze, takim zabunionym, z jakąś dobrą buteczką, świetne dziewczyny. Ja na fotokach właśnie gram. I to marzenie w jakimś sensie spełniło. Nasze jeszcze o mnie mowa. Dziękuję za Wasze wprowadzenie i za tego. Jak jechałem do Państwa tutaj, to przypomniałem sobie, że to się nazywa wieczór autorski i chciałbym tutaj rozwiać pewne wątpliwości. Państwo zechcecie wybaczyć, że nie zaprezentuję żadnego wiersza, ponieważ nie umiem pisać wierszy. Umiem pisać listy, ale one są takie czasem dość podejrzane. Nie umiem pisać prozy, więc tego. Jednym słowem, nie jestem żadnym wykonawcą. To, co mogę sobie uzurpować, że to będzie autorskie, no to jak mi się uda pozbierać trochę właśnie, to co mówię, no to mam prawo, żeby mówić, że to jest autorskie, a to jest jedyna rzecz, do której się w tym momencie poczuwam. No i tak, moje doświadczenie jest kolosalne, tylko że nie w wieczorach autorskich. Na tym polega sprawa. Natomiast naturalnie, że mam świadomość, że dziękuję bardzo, że Państwo byli przyjrzeć. Że chcę podziękować pani i pani dyrektor, panu Andrzejowi za zaproszenie, bo moje wrażenia z pobytu tutaj w Sączu kojarzą się zawsze fantastycznie i tak się stało, że przed 8 laty jedynym koncertem, jedynym zaproszeniem na koncert Mieszkoły Wierskiej, który wydawał mi się, że to będzie tylko jeden koncert, to było w Sączu. I tutaj właśnie w Sączu zabrali, to było fantastyczne w listopadzie. To była rewelacja. Stąd się wzięła ta w ogóle tam potem taka sytuacja, w której zupełnie nie rozumiem, że tyle koncertów, żeśmy zabrali. Ale to był Sącz, że 2 miesiące temu rzeczywiście stało się coś zupełnie mistycznego w tej fantastycznej scenerii, w tym wnętrzu. Kościoła zagraliśmy ten nasz nowy koncert. Mówię fantastycznej sceny, dlatego że czegoś takiego nie do dyspozycji nie miałem. Taką ogromną przestrzeń. To w jakimś sensie udało się zrealizować też marzenia, że chciałem ten koncert, żeby on przestrzennie się. I tak dalej. Ale co? No, jestem tu po to, żeby powiedzieć, skąd ja się wziąłem, więc ja jestem z Zamiedzy, bo ja jestem z Podhala, z Nowego Targu. Pan mi to podsuwa, że... Nie, nie. Ten początek pamiętam, bo pamięta się te stare rzeczy. Więc ja jestem z Zamiedzy, ponieważ ja jestem z Podhala, z Nowego Targu. Jeśli byłyby jakieś wątpliwości, to ja jestem, jak to mówimy moi starsi znajomi, czyli Górol z Pnioka. Znaczy, jak ten Pniok jest stary, to nie bardzo wiem. Natomiast z pewnością, no i trochę się wyrodziłem, bo tam nie mieszkam, no ale to już inne są kwestie, więc stamtąd się wziąłem. I zawsze powrót do tych miejsc, i oczywiście te miejsca, czyli te właśnie, te ludzie, gdzie Państwo mieszkacie, tam gdzie ja mieszkam kiedyś, zawsze dostarczało mi niezwykłych emocji, dlatego że to już jest poza rozumem trochę, że ja tam się stamtąd wziąłem się dzięki możliwościom moich rodziców tam i tak dalej. Stamtąd wyjechałem, opuściłem, ale te emocje jednak są kolosalne, jeśli się wraca w te góry, jeśli się wraca do Nowego Targu, jeśli się wraca do,
do ukochanych pieni. To są rzeczy niesłychane, które mają niezwykłą siłę kreacyjną, konstrukcyjną. No a co ja robię? No ja jako dość niezdolny, ogromnie mówię, uczeń szkoły muzycznej, byłem trzykrotnie wrzucany, za trzecim razem dość skutecznie, więc zacząłem się interesować zupełnie czymś innym, czyli rysunkiem i w związku z tym, jakby to teraz nazwać, dysydencko uprawianie jednak jazzowe melodii grałem. Uczyłem się tych melodii, bo to mnie fascynowało. A teraz zająłem się innymi rzeczami, mianowicie rysunkiem i to spowodowało, że ja się znalazłem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i tam rozpocząłem studia, ale równolegle z tym fascynowała mnie muzyka jazzowa. Akurat tak miałem szczęście wielkie, że spotkałem mojego kolegę, późniejszego przyjaciela, który szczęśliwie przegrał wszystkie egzaminy i miał urlop dziekański, w związku z tym przynosił dziesiątki płyt, myśmy całymi godzinami słuchali tych płyt, co potem się bardzo dobrze odbiło, bo potem na trzecim roku żyli obydwaj kolejny urlop dziekański. Niemniej jednak to było wspaniałe, dlatego że przez 6 godzin słuchaliśmy melodii jazzowych, koncertów jazzowych, takich właśnie po prostu sobie Parkera, Adderleya, Lewisa i to była taka wielka moja szkoła jazzowa, to jazz mnie fascynował. No i potem zupełnie przypadkowo się stało, że w tych latach to była szalenie dynamiczne towarzystwo nie tylko architektury uniwersytetu, że w tej nędzy zazdrośnie patrzą za pilnicę pod baranami. To jest taka oaza wolności, no ale tam nie bardzo jeszcze nie mieliśmy możliwości, więc zazdroszcząc, a równocześnie unosząc się jakąś no, arogancją, też i poza zakładami, też kabarety właśnie. No i tak powstał kabaret Anawa, co się wzięło z tego, że to jest dziwaczne słowo, a kabaret Anawa to jest słynne francuskie wojskowe zawołanie, jak Francuzi szli na Rosję, a Anawa to właśnie pułkownicy francuscy tak wołali. No i nam się wydawało, że chcieliby być pułkownikami francuskimi. Dlaczego? No i zespół się nazywał Anawa i tam tak właśnie się młody nasz towarzysz, młodszy kolega też tam rządzał na fortepianie, nazywał się Marek Grechuta, no i potem oni się spotkali, że to właśnie coś, no i to były rzeczywiście bardzo się spotkałem, bo to pewnie dlatego, że miałem szczęście do tych ludzi, że do tego mojego przewodnika jazzowego właśnie spotkałem, że potem z Markiem, w którym wzajemnie uzupełniając się spowodowaliśmy to, że jakieś piosenki powstały, że zainteresowaliśmy się poezją, taką dobrą poezją, że ten Kraków, że to imperium Krakowa jest zupełnie niesłychane, a my takie trochę kołki spoza Krakowa i przypatrywaliśmy się temu Krakowowi, a ten Kraków właśnie ma imperium matematyki, imperium architektury, imperium sztuki, imperium. Tak, takiemu kołkowi się łatwiej żyć, dlatego że on musi pracować po prostu, żeby nie było wstydu. Bo to myśmy pracowali właśnie w komponentach, które sobie byśmy komponowali. Proszę, prawda, głośniej. Oczywiście, przepraszam bardzo. No i taka, stąd się wziąłem właśnie ten kawałek Anawa i Marek Grechuta i pierwszy skrzypek, który przy okazji był pomocnikiem ślusarza, ale to nawiasem mówiąc, ale grał na skrzypcach i altowiolista jakiś. No i też montowali taki niby amatorski zespół, ale taki, który dla nas się wydawał awangardą, dlatego że skandalem wtedy było grać coś klasycznego, coś co ma rzetelność, co ma jakąś harmonię. To się wydawało skandalem, dlatego że potem dostali taką nagrodę dla awangardowych. Ale porządny cel No i to był kabaret Anawa, który był taką efemerydą, bo początkowie kabaretu musieli potem zrobić dyplomy architektów. Musieli powyjeżdżać na AA.
A Grechuta nie zdał. No i to nas połączyło, tej boleści, żeśmy się nie zdania połączyli. Coś trzeba z tym robić. Może ja wrócę teraz Grechutę. A, może tak, żeby to bo to są te, nie wiem, czy to, ale Andrzej Kuszewa się, to są te piosenki, które powstały rzeczywiście. No właśnie, nie ośmielę się mówić, natomiast mówię z całą pewnością, że to 1900. Więc tak, więc te piosenki tak żeśmy sobie buszowali właśnie, dokładnie, dość bezkarnie, dlatego że wydawało się nam, że jesteśmy no w szczytowej formie niezależności, wyudani w jakimś sensie, znaczy w jakimś sensie przegrani architekci, bo nie musieli tych domów robić, które nam to wywiązało. A z drugiej strony kompletnie niezobowiązujący wobec wszystkiego, no i ta piwnica i to wszystko, i to było znakomite, czyli jednym swoim samopoczuciem było no więcej niż lepsze. I w tym rzeczywiście stanie takim no, na granicy euforii egzystencjonalnej, kabaret w szczytowej formie, Grechuta w szczytowej formie właśnie śpiewał, takie wino, niepewność, serce, no po prostu dziewczyny, ten. Dostajemy prestiżowe zaproszenie od pracowników naukowych, znaczy w osobie pani dyrektor pracowników naukowych Akademii Górniczo-Muśniczej, a ściślej z Klubu Inteligencji Technicznej, żeby wystąpić na AGH w Klubie Inteligencji Technicznej. No, naturalnie to są szczyty szczęścia. Już widzimy, że ma wyobraźnię, że za to już w restauracji Ermitaż wieczorem co najmniej po dwa piwa. Jutro jest kolacja w Grandzie. Zraz. Ale oczami wyobraźni. Bo i rzeczywiście mamy ten koncert, ten występ w Klubie Inteligencji Technicznej AGH. Według mnie bez najmniejszych zastrzeżeń. Sam to było wykonawcą. Moim kolegom się podobało, a mnie się bardzo podoba to, co koledzy. Czyli Grechuta i tak dalej. Inżynier w Ameryce oczywiście. I tak dalej. Jednym z nie mieliśmy zastrzeżeń i już właściwie szczęście było blisko, ale po koncercie zostaliśmy zaproszeni do pani dyrektor i ona nam powiedziała, jakbyśmy zebrali wszyscy, żeby nie było wątpliwości. Proszę panów, jest mi szalenie przykro, natomiast ten poziom jest takim klubem już nigdy więcej. Więc naturalnie państwo mnie rozumieją, że profesorowie z AGH oświadczyli, że nie są sobą, jakby nam zostały wypłacone jakiekolwiek pieniądze. No i w ten sposób ani kolacji, ani piwa. Wszystko przegrane. Więc to nas natknęło do tego, że można pracować bardziej. Nie widzieli tylko strony, czy bardziej rozbudować zespół, czy podnosić ten poziom, ale myśmy już tego poziomu nie mogli podnosić, bo się wydawało, że to są szczyty. No więc ten taki dość taki smutny epizod, że to w ogóle nie jest taki genialny i tak dalej. Więc takie były początki. Czy państwo chcecie się zapytać? To jest bukiet zwykłych róż. Tak rzeczywiście. Więc cóż ci mam? Dam ci serce, jeszcze raz łączę. Dam konika cyfrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę. Nie pytaj się, dlaczego. Thank you.
sensie, że tekstem do tej piosenki jest fragment wiersza pana Andrzeja Lewickiego, już wtedy dojrzałego poety biblijnego. Natomiast druga część, czyli Weź to serce, wyjdź na drogę, które zostały skompilowane, te dwa teksty przez Marka. Ten fragment Weź to serce, wyjdź na drogę jest autorstwem wtedy świeżo upieszonej absolwentki szkoły pielęgniarstwa. I ona pracowała w PCK i tak się okropnie nudziła i pisała wiersze na papierze klatkowanym i gdzieś to zostawiła. Tak się stało szczęśliwie, że myśmy znaleźli ten jej jakby pamiętnik i ten wiersz. I zachwycił nas tam ten tak, Weź to serce, wyjdź na drogę, i tutaj się zaczęli. I Marek to skompilował, a ja oddałem te skrzypce. I to jest pierwsza piosenka, którą w ogóle z Markiem robili. Następna piosenka, na Wajcie, pan chce mnie dać. No i tam jeszcze kilkanaście było właśnie. I jak słucham, to no to ja nie wiem, że zawsze się wzruszam, bo to było straszne, ale ja po prostu nie słucham tego, ale sobie przypominam, jak to gra, to sobie przypominam, że to była pierwsza piosenka. 1900 lat. Nazywa się Liliana Urbańska i była właśnie świeżą absolwentką szkoły pielęgniarstwa i pracowała w PCK, nie pamiętam dzielnicy, może w Krowodzie, ale nie wiem. No w każdym razie zapisała taki 60-kartkowy brulion, papier kratkowany, pamiętam. I być może ona była na naszym kabarecie, ale raczej chyba nie, bo przecież to robiła ten. W każdym razie w jakiś dziwny sposób, ale dostrzegam w tym pewną mistykę, dlatego że ta piosenka stała się potem bardzo popularna i Marek stał się taką osobą bardzo przywiązaną i potem przez tą piosenkę go tak potem nazwijmy klasyfikował, oglądano go jako romantycznego takiego cherubinka, którego jak pewien wnikliwy dziennikarz napisał, chciałby schrupać 40-letnie panie. Na żywo chciałby go schrupać. No, no ale to są już rozważania dziennikarskie. Pan pozwala do tego, że pan pisał do tego tekstu. Chciałam zapytać, czy rzeczywiście mówiła prawdę za Liliana? Liliana Urbańska. Wiśniowska. Przepraszam. Wiśniowska. Barańska, nie Barańska. Ma pani raz. Wiśniowska, Barańska, tak. No to bardzo już no właśnie. To są bardzo takie spotkania. No więc tak to wyglądało, no potem robiłem piosenki, potem ten kabaret się naturalną koleją rzeczy musiał zostać zlikwidowany, rozpaść się, bo to tego, a myśmy się uczepili rzeczywiście, jakby to coś chciała robić, bo nie architekci tego i znaczy chcielibyśmy wiedzieli, ale wtedy po prostu sytuacja była taka, że architektura była niezwykłym zdarzeniem podczas studiów, natomiast potem była katastrofa, realizm architektury był nieznośny i nam to zupełnie tego. Nie wyobrażaliśmy sobie, że wejdziemy do tego zawodu. Nie wolę ustawiać piosenki, jedna, druga, dziesiąta, potem jakieś zachwycające koncerty, Leonard na przykład, w Rosji żeśmy byli, przecież też w Słowackim, czy o Słowacji. Z Budziejowic do czeskiego Kubina wiedzie, czy nie jeździły na nim. No. Co jest niewyobrażalne. Trudno sobie wyobrazić. No po prostu bardzo to było przyjemne. A potem rozstałem się z Markiem Grechutą, dlatego że to są ciśnienia tak wysokiej miary i taki, że to musiało do tego rozstania. Naturalnie, jeśli pani zbudzają, przyjaźnimy się do dnia i tak dalej. Ale to się musiało rozstać, dlatego że on widział siebie jako solistę. Znakomitego i czymś takim pomysłem mi się szczególnie. Natomiast mnie trochę irytowała taka rama tego zespołu muzycznego małego. Tam. No a jak każdy amator, jak się nazywa pisarz, który nie umie pisać. No. Więc jak każdy grafoman nawiedzony, chciałem pisać wielkie formy. Więc zrezygnowałem z zespołu Anawa i w związku z tym zacząłem pisać muzykę filmową. Tu rzeczywiście popis grafomaństwa mu się zgadza, bo film po prostu nie potrzebuje żadnej dobrej muzyki, to
występować takich grafomanów jak. No i dlatego zrobiłem 100 filmów. Dla mnie jakieś właśnie z 50, może 150 sztuk teatralnych. No i potem, znowu, to nie jest tak łatwo właśnie, że w tym momencie przychodzi, no, pojawia się ściana. To nie jest tak po prostu. No i różne współprace miałem i fascynujące z Andrzejem Załką, na przykład takim fascynującym generał, bo to był chłopak na granicy geniuszu muzycznego, absolutnie wykształcony, mający mnóstwo, to jest genialną pamięcią, bo to jest zwykła współpraca, rozkosz pracy z takim, no więc geniuszu muzycznego rzeczywiście, który miał swoje takie bardzo konkretne uwarunkowania, fascynował go jazz i tego typu. Mnie na tym etapie mniej w sensie komponowania. Więc takie spotkania mi towarzyszyły, także chciałem powiedzieć, że no miałem jednak szczęście, jednak ogromne szczęście, że tak to się wszystko udawało, że miałem dar po prostu, dar od losu, żeby spotykać takich ludzi, kolegów, żeby być w piwnicy, żeby zaistnieć potem w piwnicy. No. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że też w sytuacji, kiedy Grechuta wygrywa festiwal piosenki studenckiej, bardzo ważny taki festiwal, dla nas szalenie ważny. Ja dostałem też jakąś nagrodę i zaproszenie jesteśmy przez Zygmunta Koniecznego i Piotra, żeby przyjść do piwnicy. Już jesteśmy godzinę wcześniej, na stronie strumy, informacja spuszczona, już się zajrzał, co z nią mogę. I właśnie pewno zaprasza na estradę i mówię, teraz właśnie o wybitni studenci architektury, Grechuta, Pomyśli, zespół Nowa, wysłuchajcie ich. Natomiast ich występ nie jest wliczony w cenę biletu. Ale mimo tego, żeśmy zagrali, jak się udało. No więc mówię, że to miałem szczęście, że poznać Piotra, który potem był naszym przyjacielem przez dziesiątki lat i to było zupełnie niezwykłe spotkania i niezwykłe szczęście, ale o tyle, że takim szczęściem spotkania jest, mam wrażenie, jak teraz ty patrz na to, że trochę temu trzeba pomóc, znaczy opiekować się takimi dziwnymi. No i dlatego wolałem z moim przyjacielem słuchać przez rok muzyki, a kosztem tego był mój Ludwikański. Potem no więc to ja jestem. No i potem się zaczęła zupełnie historia innego kalibru. Że ten film, który mnie trochę nużył, szczerze mówiąc, no i znowu no niezwykła jakaś przygoda z telefonem od mojego przyjaciela, pana Leszka Aleksandra Mączewskiego, z którym współpracowałem wcześniej, który fantastyczne teksty pisał do Skarbu, to są i to jego autorstwo, jest i Stonosz, i całe jest wszystko Łąka. Największe przeboje Skarbu fantastyczne z tamtych lat. Ja też z nim nagrałem płytę, ale taką jakby mniej ważną. No i dzwoni do mnie właśnie kiedyś i mówi, że właśnie wydał tomik poezji, a to nie poezji, tylko taki psalmy dla dzieci małych i dużych. Więc ja zastrzegłem ucha, no bo rzeczywiście, czy to mam już w przedszkole, czy ja nie wiem. No ale mówi, że taka lata książeczka, że ją mi wyślę i żeby do tego napisać muzykę jakąś. No. I mówi, no nie musi być taka specjalnie, ale no to jakiś wielosłowny, jakiś był śpiewający, no i coś tam właśnie. No i to były takie teksty, mi się to specjalnie nie podobało, ale on naciskał, bo on jest człowiekiem konsekwentnym, no ja też, jak się okazuje w jakimś sensie, że chciałby, żeby życzeniem jego jest, żeby do tych tekstów, tej książeczki wybrać co chce oczywiście, żeby napisać jakąś muzykę, melodię właśnie. No i mały zespół dwuosobowy, i że jeszcze dosłownie jeszcze inne teksty. No i tak szczerze mówiąc, jako cygan idę przez 8 miesięcy kompletnie nic napisałem, ale cygan mówi, że już coś się pojawia, ale jeszcze nie złapałem tego dokładnie, więc się nie mogę zaprezentować. No ale on cierpliwie dzwonił i wreszcie coś tam mi się wydarzyło, zrobiło się wstyd. No i zabrałem się do tego, jak się zabrałem, bo to jest to niezwykłe teksty, niezwykłej urody teksty.
taki, którego tekst po poezji tu wima estety niesłychanego Przybosia, na tym żółwą awangardę, no Witkacy, którego też inni przerabiali i tak dalej. Niezwykle to się okazały tym tekstami jak Dunaje zupełnie, tylko sprzed 1900 i tak dalej. No i ja zrobiłem to, napisałem to i moja asystentka, którą pani dyrektor ma przyjemność, ja znacie to właśnie, pani Halina Jarczyk, która wtedy dla mnie organizowała zespoły do muzyki filmowej, myśmy nagrywali mnóstwo filmów i ona przygotowała zespoły, mówi, słuchaj, no jak my, ja już napisałem to, demokracja jest, no możemy wziąć sobie jaki zespół chcemy. Duży, ja mówię duży. No bo ja mamy zagrać raz. Kto to będzie tylko my. Jak raz, no to idziemy w zawarte. Idziemy największą orkiestrę. No i ten cudowny zbieg okoliczności, orkiestra średniej szkoły muzycznej z dyrektorem odłożyli Mozarta i Beethovena na miesiąc. No i ćwiczyli pięknie. No i tak powstanie szkoły w Niemczech, które miały właśnie premierę. W Ludźmierzu i zapewniam Państwa, że niewiele więcej osób słuchało niż grało. Zespół 160-osobowy na 1 800 000 osób. Także to był mały kosiunek, no niezwykłe spotkanie i potem, no i potem premiera i potem w Krakowie i myśmy się właśnie chcieli już właśnie pakować. I wtedy dostaliśmy zaproszenie właśnie z sądu od pana Antoniego. Tak. Wybitny w tym sensie, że udało mu się zgromadzić ogromne finanse, bo to ogromny zespół i tak dalej. To było takie ważne i że to było właśnie. No a potem trochę się rozuchwaliłem, pomyślałem, że można by coś jeszcze więcej. No. A moja asystentka mówi, jak napisze, że ze 3 takie koncerty w ciągu dnia to wszystkich metrów jest czapką. No i mi się to bardzo spodobało. Więc nie chodziło o czapkę, natomiast chodziło o to, że wielka forma, czyli to, czego nigdy w życiu nie robiłem, nad czym trudno jest zapanować bez wnikliwej studiów na temat, ja nie wiem, no Beethovena, no rozbierania wielkich form oratoryjnych współcześnie. To jest taki normalny, co oczywiście znałem i tego, bo potem musiałem czegoś, no nie będę wiedział, jak się tego wiedzieć. No i powstał wtedy koncert Harty Papusi, to zupełnie niezwykłe zjawisko było, bo to była mistyczna tajemnica, proszę Państwa. Gramy w telewizji krakowskiej, gramy fragment Nieszporów. Nie wiem, czy dlatego, że kolegą był dyrektorem Krzysiek Jasiński, mój kolega, ale to dobry numer, także mógł to grać też. I zgramy i przypadkowo, wcześniej czy później, nieistotne, pojawia się niezwykłej urody pani sopranistka Murzynka. Niezwykłej urody, o niezwykłym cudownym głosie. Śpiewa taki kurecita czy pieśń, to coś niesłychanego, no po prostu nieziemskie. Lepo ochłonąłem, podchodzi do mnie miły pan z telewizji, mówię, kto pani gość, czy może pan porozmawiać, pomoże. No i pani poprosiła o spotkanie, no i wyraziła swoje wzruszenie, bo takie ładne rzeczy są, że jest bardzo miłe, no taka otwarta, a tej nowej rzeczywistości takie rzeczy nie zmienia. Ta pani nazywa się Gwendolyn Bradley, jest solistką Metropolitan Opera, jest w tej chwili solistką Deutsche Oper, to jej nie będę mówił na sobie. Pierwsza liga absolutnie światowa. No i potem ja z kolei ośmieliłem się, żeby w nowym moim koncercie zaśpiewała. Dla mnie się nauczyła po cygańsku tekstów Papuszy, genialny naszej wielkiej kolekcji. I przyjechała do Polski, zaśpiewała partia, a potem mówiła, może mnie Nieszpory, to już zaśpiewała, że nie ma problemu, tylko nie bardzo nie chcę tłumaczyć. Oczywiście, tylko polska, tak? No i przyjechał w 3 miesiącach,
dostała stojące owacje, jak była pierwszą pieśń bezbłędnie po prostu z dykcją Jerzego Terelisa. Mistyczne rzeczy się nie wplątywać, co ja byłem wplątywany. Takie zupełnie niesłychane rzeczy, które bym pewnie nie doświadczył, nie spotkał się. Jeśli bym wykonywał swoje działania, ja bym się starał, wykonywał jakieś działania. Jakieś szaleńcze jazdy, jakieś szaleńcze poszukiwania. Więc pewnie coś jest niesłychanego, że przyjeżdża solistka Metropolitan Opera i śpiewa nie szpory, nie mięso, są podobne. Że potem nie szpory żmierskie są w Nowym Jorku, w najlepszym miejscu na czwartej Avenue. Mieszczeń Państwo na kawę, przy koncercie idziemy do World of Astoria, potem idziemy do dobrego baru, Lexington Bar. Nie szpory ludzi nie są w tym miejscu. To jest cud po prostu, że coś takiego mu się udało, że gramy dla premierów, jak nie wiem, więźniów, premierów pięciu prezydentów, następny koncert. Także to jest niezwykle, że mi się po prostu coś fantastycznie udało, że ja na serio na to nie zasłużyłem. Żeby spotkać tych ludzi, żeby w takie rzeczy wchodzić w sumie. No i dlatego pomyślałem sobie, że jeśli tak mi się udało, no to muszę mieć psi obowiązek, żeby coś następnego. No stąd powstał pomysł tego koncertu Droga, życie, miłość. I zafascynowany byłem obchodami obrzędów świąt wielkanocnych na Śląsku. Pełny przypadek. Przez pół godziny miałem do roboty jakąś miski piłem, zobaczyłem zdjęcie. No zupełnie niezwykle z obchodów świąt wielkanocnych na Śląsku. Tygodnia Wielkanocnego, to tak jak po amerykańsku, wszystko widać. Wjeżdża na osiołku, i rzucają odzież, gałązki i tak dalej. I to konkretnie szalenie mi to podziało na wyobraźnię, że coś takiego, bo pamiętamy wszystkie, znamy te wszystkie liturgiczne obrzędy, są genialne i my jesteśmy w nich bardzo głęboko zakorzenieni. Natomiast tu taka próba oglądu tego przez człowieka, jak w tym czasie też papież. Oglądaj przez człowieka, przez osobę oglądaj. No i tak powstał ten koncert, który, jeśli ktoś z Państwa był, który wyrazowali właśnie w czerwcu tego roku, Państwa, to jest właśnie ten tak, jakby zmagań się szukania takiego czegoś. I to jest mój ostatni koncert. No, mam nadzieję, że niedługo uda mi się skończyć, bo właśnie jestem na etapie pisania koncertu. Ten koncert nazywa się Ogrody Jozafata. Nie będę już teraz przybliżał, skąd to się wzięło, bo Państwo nie uwierzycie, że to jest kompletny przypadek. Ale nazywa się Ogrody Jozafata i czegoś takiego nie ma w ogóle. Nie ma w Biblii, nie ma w tradycji, nie ma. Jest Dolina Jozafata, w której się wszyscy znajdziemy, proszę Państwa, łącznie z rocznikami 1960. I tam się znajdziemy wszyscy, tam jest Dolina Ostatnich Rozliczeń, czyli koniec świata, sąd ostateczny, tak się przekazuje. Prawda? Przepraszam, można przyjąć to. I tam jest Dolina Ostatecznych Rozliczeń, natomiast nie wiem na ile wiarygodne, ale są bardzo poważne przekazy, nie, bo to ale są bardzo poważne rozważania na temat, że po sądzie ostatecznym tym takim gościom i tego nie do końca dobrym zostanie odpuszczony. Nie też zostanie odpuszczony. I w związku z tym domniemywam, że coś potem trzeba będzie robić z tym, prawda? Będzie odpuszczone, czyli do końca obrazu do piekła zostałe. Więc domyślam się, że potem może się wyklarować dość przyjemna sytuacja. Jak już przejdziemy to jakoś szczęśliwie. I w związku z tym pomyślałem, że gdzie przejdziemy? No na przykład do ogrodu. No bo w ogóle jest przyjemnie ciepło. Temperatura dobra, stolniczek jakiś, cygaretek.
Troszkę alkoholu. No i co? No i wtedy no, można przeczytać książkę, ale książka to już to nie jest moja sprawa. Więc pomyślałem sobie, że jak przejdziemy przez to, do tych ogrodów się dostaniemy, to wcześniej czy później, to oczywista sprawa. No to moje towarzystwo, przynajmniej z moimi znajomi, no przeczytałem książkę, ale będą chcieli coś posłuchać. No. Więc ja już uprzedzam to tych życzeń, bo może wtedy mi się nie będzie chciało. Więc ja uprzedzam ich życzeń i zapraszam ich do ogrodu Jozafata. Na ten koncert, więc do ogrodu Jozafata, ja sobie wyobrażam, że po końcu świata siedzę przy stoliku, cygarety, dobry zamku, wódeczka, winko czerwone, a ja dla nich dam koncert w ogrodu Jozafata. I to mnie w tej chwili bardzo interesuje, znaczy jest to już w formie już takiej, że to już się jakby... To się zbliża ku końcowi, aczkolwiek jak wynikało z mojego dzisiejszego nocnego spotkania, miałem przyjemność spotkać z moją asystentką i właśnie mówiłem o obrazkach, które mnie bardzo zachęcają. Ona właśnie mówi, że no właśnie widzę, że to ogrodnie się dokończył, bo tu chyba końcóweczka jest. Więc jak się załapię na zrobienie tego, to kończę to ogrodnie Jozafata, a gwarantuję Państwu, że muszę dokończyć, tak jak mówię to publicznie, więc na pewno to. No i bardzo mi było miło. Nie ma Państwu nic do niej. Jeśli Pani chcecie się coś spytać, to jestem naturalnie do dyspozycji na najbardziej podkrytliwe. Ja po prostu chciałam się spytać. Tylko dwa zdania. Pan był uprzejmy powiedzieć o harfach papuszkach. Dlaczego tylko jeden koncert, o czym ja czytałam, dlaczego tylko w Krakowie, dlaczego nie sąd? Już Pani odpowiadam. Ponieważ to się dzieje w świecie demokratycznym, jakim jest nasz kraj, i w związku z tym tego typu brewerie Pawła Śmiecza, że wymyślił sobie, że napisał ten koncert w języku cygańskim, to jest w języku romskim, którym pisała Papusza, mnie ten język zafascynował. Ja chciałem w tym języku napisać. A więc sobie miałem świadomość tego, że nie mogę iść na perspektywę tego, wielu wykonań tego koncertu, więc musiałem szukać partnerów, którzy by mi towarzyszyli w tym, że my to musimy zrobić. Ponieważ to była na owe czasy, to była największa, najbardziej niewyobrażalna produkcja. To było ponad 200 osób, które, ponieważ napisanie partytury muzyki, muzyki, jak mówi moja asystentka, prawie, tak proszę wybaczyć za niewyrafinowany język. Napisanie partytury jest pikuś, tylko że zrealizowanie tego, bo miliony kompozytorów piszą genialne partytury i nie udaje im się tego zrealizować, a ja tą świadomość mam. W związku z tym pewnie mi trochę towarzyszy taki dość irracjonalny upór, że jeśli chcę, to ja to muszę po prostu zrobić. W związku z tym szukam partnerów, którzy mogą ze mną pójść w niewyobrażalne ryzyko. Bo to jest niewyobrażalne ryzyko, że angażujemy ponad 200 tłustych wykonawców, angażujemy solistkę z Metropolitan Opera i chcemy, żeby to było w najpiękniejszym miejscu, czyli w zgodzie z Hart. Z papuszą, czyli w przyrodzie. I jeśli wchodzi to wielki, zresztą Państwa stąd się wziął artysta, pan Władysław Hasio, do którego przyjechałem, on się wtedy źle czuł i mówił, że pana, czy pan zechciałby nadać temu swoją wizję. Mówił, że słaby bardzo i właśnie popijał, mówi, proszę pana, no nie ma problemu, że to czy tego, ale nie. No ja sobie wyobrażam, że w takim razie Skopca Kościuszki, bo to na błonia grać, a Skopca Kościuszki, no na linie 7 aniołów płonących. Ja mówię, pani Wojciech, 2 kilometry. O, dali się to. 2 kilometry linę, czy to jest więcej niż kolejka linowa na Kasprowie. A my mamy to zrobić z godziną 10 wieczorem, a o 11:30, bo to taki czas właśnie.
Ale mówię, że takich niezwykłych artystów, jak właśnie Hasio, którego miałem szczęście wtedy poznać i zaprojektował, bo jak tej linii, gdzie mi się nie mogli powiedzieć, nie było chuli. Ale zaprojektował niezwykłą scenografię, te właśnie płonące anioły, że w tym uczestniczył Jasiński Krzysztof, mój koleżka z innych lat, z teatru stół, który można w takie rzeczy wchodzić, bo niewyobrażalne, można. I to jest jedyny facet w Polsce, czy może w Europie, w środkowej w każdym razie. Że wchodzi w niesamowite ryzyko, że my to przygotowujemy 17 miesięcy, że idziemy w obłędne ryzyko, że to jest na błoniach, a na błoniach nie można zadaszyć, bo to jest niesłychany wiatr, niewyobrażalny wiatr, który dopiero milknie o 10 wieczorem. Że pada tylko kilka kropel deszczu i 17 miesięcy idzie w błoto. Nie ma koncertu, bo jest niemożliwe zagranie na instrumentach smyczkowych tego koncertu. Że my w to wchodzimy, że tylko że wcześniej musi to, że 6 miesięcy, u Państwa też byłem w Sączu, ponieważ Pan Antoni zechciał nam pożyczyć wielki amfiteatr. I mówię, że to są niewyobrażalne ryzyko, ponieważ na tę jedną noc, gdzie koncert się odbywa z 10 wieczorem, a w pół do 12 Jasiński buduje amfiteatr na 10 tysięcy ludzi. Tylko na te półtorej godziny. No mówi, potem sobie żartował, że ja mu powiedziałem, żeby zrobił dokumentację. Nie zrobił. Wiadomo, że to zrobił. Więc buduje amfiteatr na 10 tysięcy ludzi, że my zapraszamy solistów, że my zapraszamy orkiestry i tak dalej, ale nie jest tak łatwo. W jakimś sensie nie jest łatwo. Jest bardzo przyjemnie jeździć, ale to trwa 6 miesięcy. 6 miesięcy należy zebrać wtedy 1,5 miliarda starych złotych, ponieważ tyle kosztuje ten koncert. Nie ma mowy o żadnych honorariach autorskich, do czego z kolosalnym wstydem się przyznaję. Ale najpierw chodziło o to, żeby zrealizować ten koncert. My przyjechałem i poznałem wszystkich wojewodów, wszystkich prezydentów, wiceprezydentów, burmistrzów Polski Południowej i 1/4 Wielkopolski i Mazowsza. Przyjechaliśmy cały ten teren. Nie popadłem w alkohol, dlatego że byłem szoferem. A raz był Jasiński, raz była moja asystentka, oni prowadzili rozmowy i ja też, no ale więc naturalnie, że są bardzo miłe gesty, że dyrektor masarni daje te 7 milionów, co są kroplą w morzu, ale dobre i to. No ale za to na stole jest naprawdę szynka świeża i potem butki, no ale potem trzeba do domu. No i to trwa 6 miesięcy. Oczywiście są wymagający i prezydent Krakowa i tak dalej, to są kolosalne przedsięwzięcia na skalę taką fantastyczną do zrealizowania, dlatego że pomyślałem, że wstyd było, jeśli mamy tak, żeby się udało się być w takim kraju, jak w tej chwili jest, w sensie że skończyły się pewnie fatalne rzeczy. Że najbardziej niewiarygodne pomysły można realizować, to pomyślałem, że jeśli tego nie zrobimy, no to wstyd dla nas, no musimy to zrobić. Mamy szczęście, że ktoś nam dał tak niesłychany dar. Jak Moczulski pisze, dar wolności, że zostało to nam dane, no i wstyd, żeby tego. No i tak to powstało i to jest właśnie takie zaplecze tego koncertu, tak to powstało. Aha, dlaczego tylko raz? Jedyny raz dlatego, że tu się rzeczy szalenie komplikują i Państwo mnie może znacie, ale Bronisława Wajda-Papusza jest jedną z najgenialniejszych poetów. Jest z całą pewnością najwybitniejszą poetką pochodzenia romskiego na świecie. Nawiasem mówiąc, sama się nauczyła pisać, sama się nauczyła czytać i to jakby jest jej wielka sprawa. Natomiast wybitny esteta, jakim odwiedził Tuwim, który dostrzegł w tych wierszach rzeczy zupełnie niezwykłe. A sytuacja się komplikuje, dlatego że ona została wyklęta. Nie będę opowiadał historii, dlaczego i tak dalej. Ona jest u Romów zwyklęta. Ale mam taką nadzieję, że taka drobina udało się, że ta Papusza właśnie przez nas, ten koncept Papuszy zmienił optykę na to. Mamy grać za rok. Mieliśmy grać w Watykanie 3 lata temu, nie udało się, a teraz mamy grać gdzieś tam w Portugalii. Mamy grać po raz drugi. No. Ale w tym nie ma nic, co można by tutaj powiedzieć, że dlaczego raz to. Cud! Raz! Boże, fantastycznie.
Będzie czekał po 30 lat i nie udaje się. A to jest cud, że chociaż raz. Tu jest konkurs piosenkarzy studenckich, taki, którym się przez 3 lata jeszcze wcześniej startowali. I ja byłem w jury i też Marek Huta był w jury i pojawił się chłopak 17-letni z takimi dwoma dziewczynami, 16-letnimi na nas czterdziestymi. On właśnie śpiewał tam London Rymy, Ciepłym krajem, Malachitową łąką, morza. Coś tam w pełni piękna rzecz, 17-letni szczenia. Dlatego, że on bardzo podobnie śpiewał. A potem okazał się, że on najmłodszych lat miał te nasze nagrania zespołu, a nawet się tym fascynował i tak dalej. I znowu jest coś bardzo przyjemnego, jeśli dzwoni do mnie Grzesiu i mówi: słuchaj, a może bym zaśpiewał w chórku, towarzysząc mi? Dlaczego nie? Przyjemność. Mieliśmy, ale mamy go w dalszym ciągu historii, Konstanty Puzna, wielki intelektualista, ten najwybitniejszy mózgowy, niezwykły człowiek. Konstanty Puzna, który napisał wstępy, wydał wszystkie dzieła Witkacego i ja miałem przyjemność tego słuchać i stało się tak, że w piwnicy pod Baranami Piotr Krzynecki, który miał na ogół dość niezłe pomysły i na jednym z wieczorów zaproponował premierę sztukę Stanisława Ignacego Witkiewicza napisaną przez niego w wieku 14 lat. Więc tam chodziło o to, że do Stasia przyjeżdżał w wiek, więc nie pamiętam. I coś tam było z tym wujkiem. Proszę nie łapać za słowo, nie pamiętam nic więcej. Natomiast to była dość taka radykalna inscenizacja, ponieważ publiczność piwnicy była podzielona na 7 sektorów. Jeden sektor udawał wujka, więc ten bredził jak ten wujek stary, 28 lat ten wujek, czyli starzec po prostu. A on miał 14 lat. I tam jeden chłopiec właśnie mówił te teksty Stasia, jedna grupa mówiła te teksty właśnie wujka. No i potem te rozbudowane, była grupa tam z tego, to był las i ten szumień. Już od którego zacząć, bo myślę, że to już jest ważniejsze. To jest rysunek, który symbolizuje ósmy mały festiwal formatystyczny i nasi sympatyczni goście ten rysunek trwają z podziękowania za wizytę w małym planie. Ale jeszcze mam... Tak. Ponieważ miał być dzisiaj prezydencja w tamtej czerwicy, ale ponieważ jest sesja bardzo ważna, tak, prosił o odczytanie. Ja sobie nie chcę nie kształcić ani jednego słowa, w związku z tym. Tak. Serdecznie, oczywiście pan Jan Karty Pawluściewicz. Szanowny panie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na pana spotkanie autorskie zorganizowane w ramach Małego Festiwalu Formatystycznych. Jest mi niezmiernie przykro i obowiązki służbowe nie pozwalają mi spotkać się dzisiaj z panem i jego twórczością w mojej galerii. Cieszę się jednak, że organizowany tam festiwal jest okazją, by nasze miasto wybrali artyści najwyższego formatu. Mam też nadzieję, że pana kolejna wizyta i spotkanie z fundytanami to wyraz sympatii i sentymentu do Nowego Sącza. Wraz z wyrazami uznania pana twórczości pragnę proszę przyjąć encyklopedię sądecką, bo sądeczanie ją znają, kompendium wiedzy o naszym regionie z poważaniem Andrzej Czerwiński. Dziękuję bardzo. Proszę przekazać ukłony panu prezydentowi. Mam przyjemność poznać i podziękowania i serdeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zachęcam, można oczywiście jeszcze uzyskać autografy, a ja proszę bardzo, żebym taką bardzo. Ja myślę, że jak Państwo będziecie wychodzili i też bardzo przyjemnie znowu spełnię tą cząstkę moich marzeń, ja Państwu będę przegrywał, Państwo będziecie wychodzili. No. Ale proszę pozwolić, że jeszcze dwa słowa to powiem. Proszę bardzo. Chcieliśmy podziękować za te wielkie przeżycia czerwcowe, kiedy
Kołakowski napisał takie ciekawe zdanie, że można zużyć życie, nie wykraczając poza bezpośredniość. I tego pan nas nauczył w czerwcu wykraczania poza bezpośredniość. I do prezydenckiej encyklopedii, ja chciałem dodać tym razem dzieło mojego kolegi. Nowy Sącz, Ziemia Sądecka z dawnych lat, w widokówkach z 20 lat. I są tam rzeczy ciekawe i prawdopodobnie, gdyby ten zamek istniał, to koncert mógłby tam zaistnieć. Dziękuję bardzo.